Cześć wszystkim, witajcie. Witajcie. W tą piękną niedzielę, bo musimy powiedzieć, że mamy 30 stopni, a w zeszłym tygodniu było śniegowo. Tragedia. Chciałem dzisiaj porozmawiać z Robertem troszeczkę. Nieduża różnica wieku nas dzieli, chciałem z tobą porozmawiać taka. Bajgla dosłownie. Na temat tuningu wizualnego, mechanicznego, Robercie, jak się ta moda zmieniała, bo bardzo mnie boli to, że dzisiaj to troszeczkę wyśmiewamy rzeczy, na których my się wychowaliśmy i które były kultowe i czciliśmy. Tak, to prawda. Właśnie, powiedz mi, Robert, ty zacząłeś się fizyczną przygodę z tuningiem w latach. To była druga połowa lat 90. Jak każdy wtedy młodociani, miałem maluszka, takiego wiesz. Ja miałem Audi parę lat później. No, ale wiesz, w tamtych czasach Audi to raczej to nie było na stać. Natomiast, no co, no tuning ja poznałem od tej ciężkiej strony, czyli rękodzieło, wiesz, głowica, polerka, palcowanie nocami, żeby to wszystko, wiesz, gniazda, kolektory spasować, to był... Tuning wtedy miał, jak ja to mówię, taką duszę, czyli tak. Naprawdę ludzie wylewali pot i się uczyli na swoich błędach, bo nie było internetu. Nie było, tak. To ciężko wam teraz, drodzy widzowie, jakby chyba uzmysłowić sobie, bo teraz macie wujka Google'a, to bierzecie telefon, wszystko widzicie. YouTube'a, tak, jak co zrobić, jak odkręcić, jak ustawić rozrząd. Natomiast wtedy, jeżeli był internet, to miał taką transmisję śmieszną, że nawet zdjęcia... Nie było tego internetu, 95, 6, 7, 8... Znaczy początki jakieś były, ja pamiętam, że na Politechnice już tam coś A się tak, działo. Ale załadować zdjęcie to mogłeś wyjść na kawę. Dokładnie, film ściągnąć to było kilka dni, dosłownie, kilka dni się filmy ściągało, więc jakby nie było tego takiego wsparcia ze strony How-Know, która gdzieś tam jest w necie, że ten zrobił, tamten zrobił. Każdy się uczył, po znajomych, trochę pod telefonem. Zresztą telefonów komórkowych nie było. Nie było, nie. To było powiedzieć jeszcze o tym, że gazety wtedy, kolorowe czasopisma zaczęły wchodzić, w których tak. Mogliśmy dowiedzieć się, że to, co wy dzisiaj hejtujecie, jako szpach libry i tak dalej, to było trendy. Dla nas to było marzenie. Wow, pamiętajcie, wow. Że era szybkich i wściekłych i tego, bo mi się wydaje, że szybcy i wściekli to był moment, w którym wiesz, cały świat nagle zmienił kierunek, w którym będzie to szło. Tak. Tak, to taka moda była podyktowana i to są już moje lata, bo ja mając 16 lat, to był 01 rok, 2001, no to wiesz co, to 16 lat to już powiedziałem, kocham motoryzację. Zacząłem właśnie wtedy, miałem internet, zbierać zdjęcia, do dzisiaj mam zdjęcia wszystkich z tamtych lat projektów. Trójmiejski Klub Tuningowy, wyobraź sobie, doskonale pamiętasz, pozdrawiam tych, co uczestniczyli. To ludzie z pasją, którzy potrafili w Nubirę wtedy, nową Nubirę, no bo to już było naprawdę wow. Oni kilkadziesiąt tysięcy złotych na tamte lata potrafili załadować w zmiany koloru, bo umówmy się, no tak jak mówisz, magią było wyciągnięcie ze 100 koni 200, to było coś niedostępnego. Nie, przepraszam, to było niemożliwe. To było niemożliwe wtedy, nie utrubiało się wtedy silników, znaczy, tak wiesz. Może gdzieś tam Warszawa, może jakieś takie grube, ale no dla przeciętnego człowieka tak to jak jest dzisiaj. Nie ma opcji. Nie? To więc wiecie, wtedy lotki, to właśnie była też era, która się rozpoczęła, której też nie każdy może wie. To była era filtrów stożkowych, przewiercania wydechu, bo jak ktoś nie miał kasy na puchę, to przewiercał wydech, żeby było słychać. No tak było, no tak było, słuchajcie. Ja pamiętam czasy, gdzie opona 195 na 50 była uznawana za sportową, niskoprofilową. Słuchajcie, to były takie czasy, więc no hamulce 280 mm to były te sportowe, więc no troszeczkę było inaczej. Natomiast co było fajne, ja uważam, w tamtych czasach? Po pierwsze, że no byliśmy pionierami. Wielu z nas w tym właśnie dzięki temu posiada firmy, bądź w ogóle siedzi w motoryzacji w ten czy inny sposób, bo jakby to tak zostało zakorzenione. Po drugie, uczyliśmy się szacunku do pracy, bo jak człowiek składał taką głowicę malucha, polerował ją naprawdę długo i to wszystko robił miesiącami, można powiedzieć, to naprawdę bardzo, bardzo chciał mieć wynik, więc to była taka praca, która uczyła nas szacunku i cierpliwości. Warto powiedzieć to, co ostatnio z Jackiem Charakterkiem, motokillerem, rozmawiałem, że boli nas hejt do, na przykład wiesz, ja nad łóżkiem u mnie wisiało bodykit Riggera założony na Sirocco MK2. Już to coś pięknego, te felgi, te BBS-y, ogromne ranty. Nie wiem, to było coś cudnego konstrukcyjnie. Było coś innego, czego nie widziałeś na ulicach, dlatego to cię tak pasjonowało. Ale to też było ładne, to też miało jakiś tam swój smak. Miało, zobacz, kity do BMW E30 i w ogóle starego typu. W ogóle ja jestem troszeczkę wychowany na rajdach tych starych B-Grupa. Kanciaste, rozpasane, nadmuchane nadwozia, często właśnie same włókno węglowe, duże lotki. Mi się to podoba, do dzisiaj. Tylko przepraszam, uważam jedną rzecz.
Jeżeli masz auto i sobie je fajnie stuningujesz, to niech będzie szybkie. Bo sorry, jak masz 1.6 na gazie pod maską, i masz body kit na wórca. No to okej, okay. To jest właśnie ta kwestia gustu i smaku, no okay, ale warto by się w tym momencie troszeczkę zatrzymać, bo zobacz, najgrubsze projekty, jakie powstawały w naszych latach, już weszła era szybcy i wściekli, więc już każdy wiedział, w którym kierunku idziemy. Tak. Nie było siarą, pamiętam, jak ktoś jeździł po Gdańsku, miał żółtego Peugeota 206 z lambodorami, bodykitem i wiesz, tam 100 koni pod maską, nie? Bo też jeszcze wtedy dostępność... Wiesz, wtedy lambodor to w ogóle było wow, nie? To nie było takie... Ja chyba wiem, w którym punkcie się to zmieniło. W momencie, kiedy do Unii weszliśmy, kiedy import samochodów, eksport, tak, zasysanie tak. samochodów z rynku niemieckiego spowodowało to zasysanie części, bo nie każdy wie, że do momentu, kiedy nie wyszliśmy do Unii, te samochody były wszystkie u nas jeżdżące, używane ulepami często, bo no, naprawiali z dwóch, trzech składali. Ale to w ogóle, to na składakach przechodziło przez granicę, żeby tam nie płacić tego co i tak dalej, to było... I kosztowało masakryczne pieniądze, to jest coś nie z tej ziemi. W tamte czasy motoryzacyjne, gdyby tak w dzisiejsze realia, to połowa komisów została zamknięta i to z takimi zarzutami o paserkę i wszystko, nie? Tak. No takie czasy były, no. Były i to są piękne. Ja uważam, że nie należy... Tak, to było piękne. Mi się to bardzo uroczo wspomina, bo... No, wspomina się uroczo, to tak, prawda. No gorzej wtedy było. Na przykład pamiętam, moja siostra kupiła z Gdańska, nie powiem jakiego rejonu, kupiliśmy Seata Ibizę, słuchaj, pasy szelkowe. Silnik 1.4 nadłubany, wałek zmieniony, tam było świąte, to człowieku o 3000 dopiero w ogóle ruszał, tak? Power rura z tyłu, subwoofery i tak dalej. No niebieska strzała, obspoilerowana. No ale coś tak nie tak było z tym autem. Pierwszy rok szukaliśmy, drugi rok szukaliśmy. Wiesz co się okazało? Diesel w fabryki wyjechał, czy co? Była to Coyote SUV-ka. A. Po dachowaniu, po kilka kilogramów szpachlu na dachu i tak dalej, więc wiesz. Nawet słuchaj, się okazało, że klatkę to miało bezpieczeństwa. Nie, podpory pod dywankami. Ale każdy był zajarany. Kupiła go, to był wiesz, kilkulatek, kosztował 16 tysięcy, bo to był przełom przed wejściem do Unii, tak? Kosztował 16 czy 17 tysięcy, gdzie za 2 lata po wejściu do Unii sprzedaliśmy go za 5. No tak, tak. No wiesz, to był w ogóle taki bardzo dziwny czas dla wielu osób. No, jak młodzież chce się dokształcić, sobie oglądnie Młode Wilki. To był dobry film. Przecież po Młodych Wilkach wszyscy chcieli mieć parę fur. To tam się pojawiło parę gablot, które później rządziły. No generalnie wiesz, jestem z czasów, gdzie Kadett GSI, już nie Astra, ale Kadett GSI, to było marzenie, to było coś mega prędkiego, rakieta i w ogóle wiesz, zaginało czasoprzestrzeń, tak? A co to dzisiaj, 130 parę godzin? Ale pod blokami pusto było, my żeśmy wszyscy chodzili, zaglądali tak. W Polonezy. Ile ma na liczniku? Mercedes Beczka przyjechał, pach, pach. Ja pamiętam, ktoś przyjechał w 95 roku, jeszcze jak takim bajglem, byłem 9-letnim. Bo mi się to tak w banie wbiło, ktoś przyjechał BM-ką E34 na dzielnicy, na niemieckich blachach. O, to jeszcze... I nawet wyobraźcie sobie, tłum ludzi jak dzisiaj przy Lambo. Nie, przy Lambo by tak nie było. Może Veyron jakiś albo coś. Tak. Po prostu coś niesamowitego. Tak. Boli mnie to, że dzisiaj wiele osób mówi, wiesz, pokazując projekty kalibry, takiej niebieskiej była z lambodorami do góry, tam nawet już silnik przyłożyli, wiesz, to już czasy GT Tuning czasopismo, zresztą mam chyba z 40 numerów moje jeszcze. Moje auto było tam umieszczone. Też było? GT Tuning, żółta Cordoba, pierwszy TDI, który 200 koni w Pomorskim połamał. To był 2005 rok. A ty mi filmik kiedyś pokazywałeś, a możemy urywek pokazać? Jak gdzieś znajdę, to na pewno. Dobra, to widzicie ten urywek, się przebija, jak młody, piękny wilk jeździł samochodem. To było dobre. Tak, to było dobre. Ja ci powiem jeszcze, wiesz, jeżeli chodzi o tuning, ty robiłeś polerkę kanału w Maluchu. Ja wtedy ujeżdżałem chwilę później, bo to był czwarty rok, jak zakupiłem kupę siana, mnie to kosztowało. Audi 80 B2 7.7 rocznik. Wow. W takim średnim stanie, przełożony miał silnik od B3, więc już 1.815 koni, buda lekka, to wszystko rakieta. Mocne, tak, ja tam pierwsze co, to tłumik końcowy na zasadzie rakiet, wiesz, no i pierwsze tuningi mechaniczne, śruba od gazu. Jak Junkers. Tak. W łazience. Więcej, mniej i to dawało radę. Ja wam powiem, naprawdę z tym samochodem zarąbiste przeżycia. Pamiętam, jak zakupiłem do niego felgi od BMW 30. Piękne, białe felgi, mówi 15 założę, ma 13, to już w ogóle będzie taki szacun na dzielni, 205 opona tam była. Kurde, to naleśnik. Naleśnik był jak na takie auto, nie? A to wiesz, łysy lewarek pod blokiem, ciach, kółka, wszystko zakłada, skręca, wiesz, śruby ze złomu wziąłem do alufel po prostu, żeby były, bo nie było ilość tak dostępne. Ma, tak, ilość ma się zgadzać, rozmiar śruby ma się zgadzać i okej, nie? Jedynka, stoi samochód.
Stoi samochód, mówię, no what the fuck, nie? Się okazało, bębny z tyłu, śruba w bęben i zablokowała, wiesz, możliwość jakiegokolwiek obrotu, nie? No takie były przypadki rzeczywiście, no. Ale potem pojechałem, pamiętam, po prawidłowe już śruby i się okazało, że nawet godzinę nie pojeździłem bez wspomagania, bez niczego na takich laczkach, to nie dało rady, no, nie? Ja wiem, no to bez wspomagania tak. Też tak, właśnie bez wspomagania te samochody były i człowiek... Ja miałem Poloneza, którego... Naprawdę, to w KOTS-ach jeszcze z Osowa Team, tam żeśmy się ścigali i tak dalej. I ten Polonez, powiem Ci, no to co ja tym samochodem, słuchajcie, robiłem, to żaden takich numerów już nie odwaliłem, chyba nie odwalę. Ale Polonez, słuchaj, miał skrócone sprężyny od traka, amortyzatory Bilsteina, skrócone pióra, wieszaki tam porobione, heble 15, jakieś, znaczy felgi 15, jakieś heble porobione. No był dosyć fajnym autem i powiem Ci, że... Takiej maszyny, takiej fajnej maszyny, jak miałem, żadne auto mi tyle fajnie nie dawało. Żadne. I bez wspomagania na KOTS-ach jeździłem. Ja nie wiem jak. Ja te chude witki, wiesz, ręce jak u tego. U mrówki. Tak, nie będziemy już więcej chcieć powiedzieć, nie? No, ale nie, nie, to nie, przez kraty nie wystawały te ręce, nie? Nie, to było coś fajnego. Ja chciałbym po prostu, aby no, widzowie nasi się troszeczkę z szacunkiem podchodzili, bo pokazywanie, wiesz, tuning to jest pasja, tuning to jest miłość. Jeżeli mam... To jest filozofia. Tak, to jest filozofia. Jeżeli mam Golfa i mam zamiar dać mu lotkę, mam zamiar dać mu bodykita, nie chcę mu robić... Wiesz, to jest gust. To, że ktoś ma takie buty, nie muszą mi się podobać. Oczywiście, ja po prostu mówię o swoich odczuciach, bo jestem, wiesz, i mi na przykład bardzo się podobają samochody, które nie wyglądają, a zapierdzielają. Slipery. Slipery. Ja jestem jakby, wyznaję taką zasadę, nie wiem, to już z pewnym wieku wychodzi. Tak? Z drugiej strony, tak jak mówiłem, kocham B-grupę, wiesz, nadmuchane, ale wtedy to musi być naprawdę już takie auto, wiesz, męskie, że wsiadasz i się boisz po prostu dodać gazu, nie? Nie, wiesz, bardziej mi chodzi o to, że ludzie idą do sklepu tuningowego, powiedzmy, tak, lub wchodzą w dział na Allegro, wiesz, części tuningowane i tak dalej, wybieram jakieś nalepki plus 5 kuni, wiesz, nalepki na maskę, wloty powietrza, ja to szanuję, ja tego nie będę wyśmiewał. Ale tak samo jak ktoś się może wyśmiewać w swoich dziar. Tak, dokładnie. Albo z mojej fryzury z loczkiem, no. Nie no, wypicowałem się, jak wiesz, pisanka wielka, mocna i jak śmiesz, zresztą i tak się śmieją. Ale zobacz, jeśli chodzi o tuning wizualny, to już tak jakby troszeczkę wybiegamy teraz do przodu. Jeżeli nasi miłościwie nam panujący w Unii, nie chcę używać obelżywych słów, ale tylko takie im się cisną na usta, będą dalej prowadzić tą politykę proekologiczną, to silniki o pojemnościach 2 litry niedługo będą tylko w tirach. Tak. Bo osobówka będzie jeździła na silniku 500 z 4 turbinami. Powiedz mi, co tam będzie można wzmocnić? Nie, tuning tam będzie polegał na tym, bo że mechanicznie... będziemy biegać i wiesz, do najnowszej Octavii 10 generacji wsadzać, wiesz, legendarne 1.8 turbo, które będzie bardzo drogie teraz. Właśnie, po pierwsze, albo będą downgrade'y, chyba że wiesz, no jakby skorupa nie pozwoli, teraz te wszystkie systemy są tak już ze sobą zespolone, że ciężko jest wsadzić 1.8 turbo, ale do czego zmierzam? Tuning, czyli tak zwana indywidualizacja się przeniesie właśnie w kierunku wizualizacji tak. Zewnętrznej, wewnętrznej, jakieś takie, nie wiem, różne kolory. Kurczę, wiesz, dobra, a to już nie poszło, bo tak to już poszło, można to pitu, type era nowego. Tak, tak, ja wiem, tylko jakby to będzie coraz bardziej masowo i w tym kierunku będzie szło, bo mechanicznie od strony silnika i mocy będziemy mogli sobie nagwizdać. Czyli to jest twoje podejście. Moje jest takie, że poza tym, że będzie 500 i 2 cylindry i 4 turbosprężarki. I 150 koni i palące 2,5 litra. Nie, ja uważam inaczej. Ja uważam, że to jednak pójdzie, wiesz, potem w kierunku tych elektryków też mocno. Bo... Oczywiście, no ale co w elektryku zrobisz? Woltaż? Siłę będzie, no, siłę. 10 akumulatorów więcej, no, nie? No, tak, ale to idzie w tym, nie? Najnowsza Tesla, więc ja z sentymentem wspominam jeszcze na przykład historię, wyobraźcie sobie twoich lat 90. mój teściu składał dla Pioniera i dla Alpina, nie pamiętam, na której jest film Demokara, Golfa dwójkę, żółtego. Niestety nie było bodykitów szybkich, wściekłych, nic nie dało się kupić. No to co? Blacha, ryfel, jechana, rozwałkowane te nadkola, naprawdę sztuka zrobiona. A dzisiaj mówimy na to, ole, ule, pale, szpachlibra, kartuzy, tunik, lololo. A ile godzin pracy, tak? No i to było unikatowe, bo każdy się śmieje, po co tuningować i wydawać pieniądze. Wiesz, chociażby po to, żeby pokazać swój taki unikatowy styl, swoje ja, wiesz, no tuning jest też odzwierciedleniem duszy, no. Tak, troszeczkę. Mnie drażni to na przykład teraz się każdy pytał, łysy, dlaczego ty tyle 10 tysięcy, no może wyjdzie to tyle, w Skodę będzie pchane.
No. Bo ja jestem osobą, która się przywiązuje do rzeczy, nie lubi zmian, nie lubi nowinek. Są tacy, co zmieniają telefon co miesiąc, bo wychodzi nowy. Muszę. A ja, wiecie, telefon używam do momentu, aż mu się ten dotykowy nie wytrze, chociaż tak bardzo byłem, zresztą mój operator doskonale wie, jak ja mam z telefonami, po prostu staje ten telefon od tych aktualizacji, dopiero pojechałem, kupiłem nowy. Nie? Super, no niestety, umówmy się, może nie jestem zwolennikiem diesla, bo nie jestem, bo u mnie zawsze była benzyna. Ale wygoda, okej. Okay. No to chcę, żeby teraz to było auto, wiesz, nadać mu indywidualności. Ktoś mi powie, ale za te 30 tysięcy, co ty tam włożysz, to byś dołożył i kupił. Co bym kupił? Kolejne takie samo auto, jak ma Grażyna, Karyna, Janusz i Sebix. No to dla mnie tak wygląda tuning, że no jest pokazanie swojego indywiduum. Mhm. Jestem ja, me and myself. I nawet jeżeli kartuzy style, i ja ich też rozumiem. To jest praca gdzieś tam włożona. Nie każdy ma dobry gust i czasami wyjdzie coś śmiesznego. No ale wiesz, natomiast jeżeli chodzi o twoje slipery, mi się ten styl też bardzo podoba, ale jeżeli chodzi o preferowany, to będzie German style, czyli nisko i szeroko. Nie, no tak, wiesz, German style jest to coś, co mi się też bardzo podoba, tylko to nie do wszystkich marek, wiesz, pasuje jakby, według mnie, i też, no nie ukrywajmy, taki samochód, który powiedzmy, nie, masz pięknego Golfa dwójkę, jedyneczkę, i tak dalej. Jest to auto kultowe, użytkujesz je okazjonalnie, takie nisko, szeroko może być, ale tak na co dzień, jak miałbyś jeździć takim autem, to tragedia. Upierdliwie jest. Tak. Przez większość, wiesz, plomby cię bolą od jeżdżenia, tak, i tak dalej. Zniszczysz samochód jeżdżąc po polskich drogach, to się, wiesz, jakby kłóci. No ja lubię slipery z tego względu, że dużo jeżdżę i lubię mieć gdzieś tam pod butem. Fajnie, jeżeli auto się nie wyróżnia z tego względu, że po co kłuć w oczy, ale z drugiej strony są auta, które wizualnie mają przyciągać wzrok. One mają po prostu, wiesz, jak goła baba. Tak. Pieszy, no. To jest dwa rodzaje, dla mnie są trzy rodzaje tuningu. Tuning audio, tuning mechaniczny i tuning wizualny. To są trzy różne kategorie, w których ludzie się ścigają, wiesz. W tuningu wizualnym zaliczamy ludzi, którzy się ścigają szerokościami felg, wysokościami gleby, że aż leży na sycach. Spoilerami, wielkością, kolorem. Tak, a audio, no to wiadomo, dziedzina mega rozbudowana, no i mechaniczny tuning, no to co mówimy, może być wszystko razem? Tak. Albo może być Lano z 500 koni. Na przykład, petarda, nie? Więc tak to wygląda. Ja powiem tak, słowem przesłania, bo taka luźna rozmowa, mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy. Pewnie tak już śpią, widzowie, ślina tylko leci na pilota. Ja powiem tak, uczmy się szacunku. Jeżeli nie rozumiecie pasji do tuningu, niech was jej nie zmusza, do niej nie zmusza. Ale nie hejtujcie za to innych, że ktoś woli wydać 50 tysięcy w swojego Lanosa, czy w inny projekt przez przestrzeni lat, bo on lubi, bo kocha to auto, no i tyle, no trzeba powiedzieć... Wiesz, w swojej pracy też się spotykam z ludźmi, którzy mówią, panie, po co podnosić moc, mamy wszędzie ograniczenia, 140 na autostradzie. No jeżeli ktoś chce, no czemu nie? To jest jego własne ryzyko. To jest jego, znaczy ryzyko, to jest po prostu jego własna sprawa, na co on wyda. Jeden pójdzie za te pieniądze, nie wiem, pójdzie do baru i sobie zrobi fajny weekend, tak? A drugi... Poza tym też się umówmy, że wiesz, no mamy jeszcze autostrady, tak? Możesz się przejechać po obwodnicy, przelecieć po autostradzie. Ja nie wnikam, jak to korzysta z tej mocy, bo to jest jakby sprawa indywidualna. Niemniej uważam, że jeżeli jest zrobione z głową, to dobrze. Natomiast przeraża mnie wizja tych małych popierdółek doładowanych w milion sposobów, wykręconych już fabrycznie, bo gdzieś to na niezawodności musi się odbić. A to się odbija za każdym razem. No, ale wiesz, o co chodzi. I teraz jakby... myślę, że w Europie będzie kult starych, porządnych jednostek i te samochody pójdą ostro w górę. Takie typowo, wiesz, stare, oldschoolowe, bo to będą jedyne samochody, gdzie naprawdę będzie można przejechać długie dystanse bezawaryjnie. Natchnęło mnie. Jak macie kasę, to zacznijcie ją inwestować w 1.9 TDI, 1.8 Turbo, wszystkie V-ki skupujcie do garażu. Bo tak. Za 10 lat może się okazać, że na aukcji gdzieś na Allegro silnik 1.8 Turbo dochodzi do 20 tysięcy, tak jak Z, nie? Powiem ci, że 1.8 Turbo ładne kupić, niezjechane, to jest bardzo ciężka sprawa, bo... Właśnie. Dobra, do takich pogadanek wrócimy, ale nie na tym kanale, a to tajemnica, która się niedługo okaże, tak? Właśnie cieszę się. Nowi widzowie zachęcam do subskrypcji, wbijajcie na jego facebookowego fanpage'a, czyli małego, rudego, wrednego lisa lub grubej, spasionej, łysej parówek, jak to ktoś ostatnio powiedział na grupie z Gdańska. Pozdrawiam. Trzymaj. Już niedługo, niedługo ty będziesz miał tutaj rzeźbę, a ja będę takie na łapę jak ty. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Niosę, że to berek.